Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 110. odcinek Zarychty na Solo. Doczekaliśmy się, tak. Mamy nowego mistrza w NBA. Są nim Toronto Raptors. Raptors, którzy pokonali w finale 4-2 Golden State Warriors i mają swój pierwszy w historii tytuł mistrza NBA. Do podsumowania każdej drużyny oczywiście pewnie siądziemy za jakiś czas. Na pewno będziecie mogli je znaleźć w najnowszym numerze Magic Basketball, który jeszcze się pisze, bo chociażby po dzisiejszej nocy będziemy pisać podsumowanie sezonu zarówno Warriors, jak i Raptors, a także kilka innych tekstów związanych z tym, jak sezon się zakończył. Natomiast jeśli chodzi o sam mecz numer 6, no to poza dwie największe historie tego meczu, to po pierwsze oczywiście mistrzostwo dla Raptors, a drugie to kontuzja Klaya Thompsona, która stawia teraz ogromny znak zapytania przed tym, co dalej będzie z klubem, co dalej będzie z Warriors w przyszłym sezonie, o co oni będą w stanie powalczyć, gdyż tak jak dobrze wiemy już, Kevin Durant zerwał ścięgno Achillesa, Klay Thompson z kolei zerwał więzadła krzyżowe w swoim kolanie, więc obu panów czeka kilka miesięcy przerwy, jeśli nie cały rok. Prawdopodobnie Durant w ogóle nie zagra przez najbliższy sezon. Jeśli chodzi zaś o Thompsona, to może na drugą połowę przyszłego sezonu wróci, chociaż to też będzie zależało od tego, w jakim położeniu będą Warriors. Niemniej jednak no, najbliższe rozgrywki nie stawiają ich na pewno w roli faworyta, niezależnie od tego, jak się potoczą ruchy transferowe w całej NBA, to Warriors po tym, co się stało, no, są w bardzo złej pozycji. Raz, że przegrali finały NBA, co na pewno jest dla nich ogromnie przykre i ogromnie straszne, natomiast z drugiej strony sposób, w jaki los się z nimi obszedł, w jaki, nie wiem, ktoś gdzieś musiał po prostu, nie wiem, czy Russell Westbrook, czy ktokolwiek inny musiał sobie zrobić aleczki wodu i wbijać te szpileczki po prostu w Warriors, bo inaczej to nie mogło być. No, trzy kontuzje i to dwie tak straszne, jak właśnie Kevina Duranta i dzisiaj Klaya Thompsona, no to jest rzeczywiście cios w serce dla tego klubu. Cios w serce dla wszystkich fanów Golden State Warriors, no i też automatycznie wstawia ich poza czołówką konferencji zachodniej. Nie wiem, co wymyśli Bob Myers w trakcie off-season, nie wiem, co wymyślą w ogóle Warriors z dalszym sposobem budowania tej drużyny, bo też jest kilku przecież doświadczonych zawodników, jak Andre Iguodala, czy oni będą chcieli jeszcze dalej grać, tego nie wiemy. Więc tu dużo pytań co do przyszłości Warriors na pewno przed nami jest. Ale dzisiaj przede wszystkim o tych, którzy zostali mistrzami NBA, czyli o Toronto Raptors, o drużynie, która została zbudowana tak naprawdę w obecnym kształcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bo zaczęło się od przecież rzeczy niebywałej. No, mamy trenera roku, najlepszego trenera w całej NBA według głosowania dziennikarzy, po czym zwalniamy tego trenera. Następnie oddajemy największą gwiazdę drużyny. Oczywiście wiadomo, że jak było z DeMarem DeRozanem, tak, to była gwiazda drużyny, najlepszy zawodnik, ale to nie był lider, który prowadził drużynę do zwycięstw, więc tutaj taka inwestycja dosyć niepewna, bo bierzemy zawodnika takiego jak Kawhi Leonard, ale nie mamy pewności na jak długo, więc ryzykujemy na jeden rok i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wyszło super, bo wyszło mistrzostwo. Ten plan Masaiego Ujiriego spełnił się w 100%. No ale na samym DeRozanie to się nie skończyło, tak, bo przyszedł wtedy Kawhi Leonard, przyszedł Danny Green, nowy trener, który był wcześniej z drużyną, czyli Nick Nurse. Też pewnego rodzaju ryzyko, bo o ile Nick Nurse był wcześniej, jest doświadczonym trenerem, bo pracował w wielu miejscach, był chociażby mistrzem G League, jest pierwszym w historii trenerem, który ma mistrzostwo tej ligi filialnej NBA i głównej ligi NBA. Później dołączenie w trakcie sezonu takich graczy jak Mark Gasol, jak Jeremy Lin, którzy może... Gasol oczywiście był graczem pierwszej piątki, ale Jeremy Lin nie. Jeremy Lin był zupełnie poza rotacją. Jeszcze kilka innych transferów mniejszych. Jody Mix przyszedł chociażby. Paru graczy odeszło, jak Delon Wright, jak odszedł Jonas Valanciunas chociażby, czy CJ Miles. Sporo zmian w trakcie sezonu. Wszystko podporządkowane jednemu celowi.
tu i teraz trzeba wygrać. To przypomina kilka scenariuszy z historii, tak? Chociażby scenariusz Detroit Pistons z 2004 roku, tak? Z 2004 roku. Oni też przecież mieli drużynę bardzo dobrą, która grała wysoko w playoffach już w poprzednich latach, a jeszcze w trakcie tego sezonu potrafili wyciągnąć w ramach wymian Rashida Wallace'a. I Rashid Wallace okazał się jednym z kluczowych graczy w finałach przeciwko Lakersom. I pewnie jeszcze jakbym tak pomyślał głębiej, to bym kilka drużyn tak znalazł, chociażby Dallas Mavericks, którzy wyciągali wtedy też graczy na wymianach w trakcie sezonu, więc to nie jest nowa świeża tradycja, znaczy to nie jest nowa rzecz, to już kilka razy się zdarzyło i Raptors rzeczywiście zaryzykowali i jak pokazuje czas, opłaciło się. Natomiast z drugiej strony wiemy o tym, że opłacić się mogło tylko jednej drużynie. Tylko jedna drużyna zostaje mistrzem i tylko jedna koniec końców rozlicza w 100% ten sezon udanie. I to byli dzisiaj Raptors. Raptors, którzy także w tym meczu mieli sporo problemów, bo w sytuacji, kiedy drużyna przeciwna traci Kevina Duranta, która od trzeciej kwarty gra bez Klaya Thompsona, najpewniejszego zawodnika pod względem skuteczności w swojej drużynie, bo Steph Curry rzucał punktów więcej w tych finałach, ale Klay Thompson był moim zdaniem pewniejszym zawodnikiem niż Curry. Plus Curry tym jednym meczem bez Klaya Thompsona, kiedy rzucił 47 punktów, mocno sobie tą średnią podbił. No i mimo takich braków, do ostatniej akcji praktycznie Raptors nie byli pewni mistrzostwa, ale koniec końców go zdobyli. Zdobyli go dlatego, że dzisiaj był fantastyczny Kyle Lowry. Pierwsza kwarta Kyle'a Lowry'ego była po prostu mistrzostką, że zwrócił chyba kilkanaście punktów, miał chyba 3 czy 4 trójki celne. Był nie do zatrzymania. Potem zajął się rozgrywaniem, skończył mecz chyba z 26 punktami, 10 asystami. Kawhi Leonard był dzisiaj cichszy, dużo cichszy niż w poprzednich meczach, ale nie było też potrzeby, jak się okazuje, żeby dużo lepiej grał. Swoje zrobili zadaniowcy. Pascal Siakam znowu był bardzo skuteczny. Trafił dwie trójki ważne w pierwszej kwarcie. Potem wjeżdżał pod kosz regularnie, też nieźle bronił. Kto tam jeszcze? Fred VanVleet. To, co Fred VanVleet zrobił w czwartej kwarcie, te kilka ważnych rzutów, to po prostu mistrzostwo świata. Się śmiali w studiu pomeczowym Isaiah Thomas i Kyle Lowry, że wszyscy teraz chcą rzucać jak Fred VanVleet, więc będą sobie robić dzieci, no bo VanVleet odkąd mu się urodziło dziecko, zaczął trafiać po prostu bardzo dobrze. Kolejny mecz świetny zagrał Serge Ibaka. Ibaka znowu był może w obronie nie jakoś dzisiaj wybitny, bo nie było tych spektakularnych bloków z pomocy, ale za to Ibaka w ataku dzisiaj znowu dużo dał. Świetnie grał bez piłki, miał też kilka dobrych podań, jedną chociażby asystę do Kawhi'a Leonarda na akcję 2+1, więc Ibaka też swoje zrobił. Nie szło dzisiaj Markowi Gasolowi, nie szło dzisiaj też Normanowi Powellowi, który gdzieś tam jest oczywiście mniej ważnym zawodnikiem, ale to byli dwaj gracze, którzy dzisiaj za dużo w ataku nie wnieśli. Ale i tak to wystarczyło. Szkoda trochę, że końcówka sama była taka, a nie inna, no ale przepisy NBA są jakie są. No i niestety trzeba było w ten sposób to rozegrać. Dłużyło się to strasznie, no ale tak już niestety jest. Jeśli chodzi o Warriors dzisiaj, no to fantastyczny był dzisiaj Klay Thompson. Naprawdę, Klay Thompson dzisiaj był do momentu, aż nie spadł z kontuzją, wybitny. 30 punktów w życiu, miał kilka trójek, był po prostu nie do zatrzymania. Jak tylko dostawał piłkę, to już wiadomo było, że ona wpadnie do kosza. Świetny mecz zagrał Andre Iguodala, chyba 22 punkty w całym spotkaniu. Świetny był też Draymond Green, chociaż Green popełnił sporo błędów. Tak, on zanotował triple-double, miał chyba 18 zbiórek łącznie w całym meczu, ale miał kilka złych posiadań. Miał stratę, kiedy próbował wymusić faul Kyle'a Lowry'ego, po czym nie wrócił do obrony i punkty zdobyli rywale. Miał też jedno złe podanie w końcówce do Quinna Cooka, który co prawda może był źle ustawiony i powinien być stać w innym miejscu, ale jeśli Green nie widział go tam, to też rzucił takie podanie w trybuny. No i gdzieś tam trochę tego Greena zabrakło. Trochę go było, trochę go nie było. Zawiódł dzisiaj moim zdaniem Steph Curry, który był najpierw bardzo dobrze wyłączany i w ogóle bardzo długo nie oddawał rzutu z gry, a jak potem zaczął oddawać, to wcale nie był skuteczny, bo skończył chyba 6 na 17 z gry dzisiaj. Miał 3 trójki, ale tej najważniejszej, tej kluczowej,
która mogła dać im zwycięstwo, nie trafił, bo też w końcówce Raptors znowu gubili swoje prowadzenie. Było 106 do 105, zdaje się, tak, i później Curry nie trafił swojej trójki na zwycięstwo. W ostatniej akcji niestety nie wpadło. No, rzucał trochę przez ręce, no ale to też inna sprawa. W takiej sytuacji oddaje się taki rzut, jaki się ma. Później Draymond Green popełnił błąd, bo poprosił o czas, ale z drugiej strony to już nie można traktować kategorii błędu. To jest taki moment meczu, że no, nie pamiętasz po prostu o niczym, chociaż powinieneś. No ale no, okej, okay, no, tu już za tą ostatnią sytuację Draymonda Greena nie ma co specjalnie winić i krzyżować. Niezłe zawody zagrał DeMarcus Cousins, znowu był przydatny w ataku, trochę mniej w obronie, gdzie znowu na nim sporo punktów zostało zrobionych. Dobry mecz zagrał ponownie Kevon Looney, na tyle, na ile mu zdrowie pozwalało. I co? I tyle. No, był taki moment na początku czwartej kwarty, że piątka, która wyszła na boisko po stronie Warriors, była po prostu nie do uwierzenia. Bo wyszedł Cousins, Draymond Green, Alfonso McKinney, Andre Iguodala i chyba Sean Livingston. Czyli nikogo, nie przepraszam, tam Jonas Jarepko nawet wyszedł. Więc to już w ogóle była taka piątka. No Steve Kerr musiał szukać czegokolwiek. No, dużo mu nie zabrakło, bo przy tylu brakach do ostatniej akcji walczyć o mistrzostwo, to rzeczywiście dzisiaj było jakieś osiągnięcie dosyć spore Steve'a Kerra. Niemniej jednak Warriors muszą ten sezon zapisać jako nieudany. Żegnają się z halą w Oakland, żegnają się w ogóle z miastem Oakland, przeprowadzają się do San Francisco, gdzie od przyszłego sezonu mają swoją halę i tam będą grać. I także to też było na pewno emocjonalne pożegnanie z tym miejscem, w którym chyba 40 lat grali w Oakland. Więc te przenosiny ich czekają i tak jak powiedziałem wcześniej, mnóstwo pytań odnośnie tego, co się wydarzy w trakcie lata. Co zrobi Kevin Durant, co się stanie z Klayem Thompsonem, jakie inne decyzje podejmą Warriors, czy będą w związku z brakiem Duranta i Thompsona przez pewnie minimum pół sezonu, albo prawdopodobnie też przez cały sezon, czy będą chcieli zatrzymać DeMarcusa Cousinsa i normalnie przygotowując go przez cały sezon inaczej zbudować tą drużynę nieco. Dużo pytań przed Warriors. To, jak się ten sezon zakończył, sprawia, że okno na przyszły rok, na to, kto zostanie mistrzem, zostało otwarte właśnie bardzo szeroko. Szczególnie w sytuacji, gdyby Kawhi Leonard nie został w Toronto na przyszły sezon. Bo jeśli Leonard zostanie, jeśli cały ten główny trzon składu Toronto Raptors zostanie, to oni powinni być dalej faworytem do mistrzostwa, przynajmniej kandydatem do mistrzostwa. No i oczywiście zobaczymy, co się wydarzy w trakcie off-season, ale do tego jeszcze wrócimy nie raz i nie dwa. Na razie trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Toronto Raptors pierwszy raz w historii swojego klubu, który powstał w 94 roku, a pierwszy mecz zagrał w 95, zdobyli mistrzostwo NBA. Pierwszy raz też w historii NBA, zdaje się, jest mistrzostwo poza Stanami, więc historia dzisiaj się napisała. To też ładnie powiedział Adam Silver po zakończeniu finałów, jak wręczał nagrodę, że koszykarska historia zatoczyła piękne koło, bo koszykówka została wynaleziona przez Kanadyjczyka. Pierwszy mecz NBA w historii został rozegrany w Toronto, grali tam wtedy Toronto Huskies. I teraz tytuł mistrzowski trafia właśnie do Kanady, do Toronto, więc to naprawdę, naprawdę ładne. I jeśli słuchacie mnie dość regularnie, jeżeli wcześniej słuchaliście Coast to Coast dość regularnie, jeszcze gdyby robiliśmy to pod sztandarem z krainy NBA, to wiecie, że ja bardzo długo disowałem Toronto Raptors, nazywając ich Kraptors, i nieraz to robiłem. Dzisiaj wreszcie wszystko mogę odwołać i biję się w pierś. Toronto Raptors, wreszcie to zrobiliście. Gratuluję wam i waszym wszystkim kibicom. Zasłużyliście sobie po prostu na to. Tym, w jaki sposób ostatni rok i ostatnie kilka lat pracowaliście na to, żeby drużynę polepszać, poprawiać i znaleźć się tu, gdzie jesteście. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę. Śledźcie dość mocno nasz kanał, bo będziemy na pewno teraz nagrywać trochę podsumowań. Niedługo też draft, później off-season, także na pewno nie będzie u nas ciszy.
Jak Wam się podobają nasze materiały, zostawiajcie łapki w górę, bo jest to dla nas bardzo istotne. Subskrybujcie też nasz kanał, gdyż no, chcielibyśmy też móc robić z tym kanałem coraz więcej fajnych rzeczy, a jeśli nie mamy subskrybentów, nie możemy na naszym kanale zarabiać, a mamy kilka fajnych pomysłów odnośnie tego, jak ten kanał ulepszyć, nie tylko od strefy, nie tylko od strony podcastowej, ale także, żeby pojawiły się tam fajne jakieś materiały wideo, związane z NBA, często może felietonistyczne, także dlatego zapraszamy Was do tego, żeby subskrybować. Potrzebujemy minimum 1000 subskrybentów, żeby móc zarabiać na reklamach. Dzięki bardzo za dzisiaj, dzięki bardzo za cały sezon, który był bardzo emocjonujący, bardzo fajne finały, no i do usłyszenia za kilka dni, mam nadzieję. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.